Polska Mówi z wizytą u pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana i witam państwa. Panie prezydencie, na wstępie chciałbym bardzo panu podziękować za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy i przy okazji chciałbym zapytać, jak zdrowie w tych trudnych covidowych czasach? Dziękuję za zainteresowanie. No, jak to po covidzie, to nie jest takie wszystko bardzo piękne. No są komplikacje różnego rodzaju, ale dajemy radę. Wszystko idzie w dobrym kierunku i tak trzymajmy. Panie prezydencie, 13 lipca roku 1990 oficjalnie powstaje, do życia jest powołana jednostka wojskowa GROM. Czy pan pamięta tamten czas? To był dla mnie ważny moment, nie sama ta data, ale ten okres, bo od kwietnia byłem już wiceministrem obrony narodowej, jednym z dwóch pierwszych cywilnych wiceministrów razem z Januszem Onyszkiewiczem, ale o powstaniu jednostki wiedziałem dużo wcześniej, między innymi dlatego, że jeszcze pracując jako dyrektor w Urzędzie Rady Ministrów za czasów początku rządu Tadeusza Mazowieckiego, byłem oddelegowany jako przedstawiciel szefa Urzędu Rady Ministrów, Jacka Ambroziaka, do takiego zespołu, który zajmował się sterowaniem, ogólnie problemem przejazdu emigrantów żydowskich z Rosji na zachód przez Polskę, a w ramach tych przygotowań między innymi właśnie stawała także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa tym osobom, co miało między innymi zaowocować decyzją o utworzeniu specjalnej jednostki antyterrorystycznej, a to był późniejszy GROM. W tamtym czasie jednostka była owiana tajemnicą, wiedzieli o niej żołnierze i podobno kilkunastu ludzi spoza. Czy to prawda? Potwierdzi pan, panie prezydencie? No ja nie potrafię tego zweryfikować. Wiem, że w ramach tego zespołu, o których mówiłem, a na czele którego stał wiceminister spraw zagranicznych, pan Majewski, był także przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i że ta kwestia w tym zespole, a nas tam było pewnie 5, 6 osób, między innymi także była też informacja o właśnie przy omawianiu kwestii bezpieczeństwa tych osób, antyterrorystycznego bezpieczeństwa, była omawiana także kwestia GROM. Czy całe, że tak powiem, środowisko Ministerstwa Obrony Narodowej było przychylne powstaniu tej jednostki? Bo czasami słyszymy głosy, że byli przeciwnicy, którzy starali się przeszkadzać w tworzeniu tej jednostki. No ja mówiłem o okresie wcześniejszym, jeszcze przed moim właśnie pójściem do MON-u, więc wtedy nie pamiętam, ale oczywiście powstanie jednostki antyterrorystycznej, która miała jednocześnie posiadać zdolności jakby do jednostki sił specjalnych, bez zaplecza logistycznego, wywiadowczego, rozpoznawczego, łączności, transportu, no rzeczywiście był często, tak powiem, no może nie krytykowany, tylko tak omawiany z pewnymi wątpliwościami w kręgach wojskowych, którzy, jak to wojskowi, lubią porządek. Jest jednostka, ma być dowódca, ma być to cząstka większego systemu, no i także i zapewnienie właśnie łączności. No nie może być wszystko autonomiczne, prawda? Państwo polskie nie bardzo było na to stać. A tak GROM początkowo chyba starał się funkcjonować, jakby był małą armią w ramach MSW. Panie prezydencie, rok 1994, pierwsza misja haitańska. Bill Clinton zwraca się do polskiego rządu o wsparcie. Czy coś na ten temat pan pamięta? No głównie zdjęcia pamiętam, gromów w ciemnych okularach, co było powodem też różnego rodzaju takich trochę jednak kąśliwości i złośliwości, no bo powstało wrażenie, jakby jednostka pojechała głównie na wywczasy w tropiki. Przenieśmy się do tego okresu, kiedy pan zostaje zaprzysiężony na prezydenta RP.
I pana pierwsza wizyta z gromem to było bodajże 2 lata po pana zaprzysiężeniu, wizyta świąteczna w jednostce. Dowódcą był wtedy pułkownik Piotr Gąstał. Czy pan pamięta tamte chwile? To było łączenie satelitarne z Afganistanem. Tak, tak. No chodziło głównie, to pewnie grom padł ofiarą geograficznej bliskości właśnie w ramach stolicy państwa polskiego, a więc także i siedziby prezydenckiej. Więc pewnie trochę dlatego, że to było blisko, ale oprócz tego chodziło o właśnie podkreślenie no, takiej troski i wagi przywiązywanej do obecności żołnierzy polskich w Afganistanie w ramach misji natowskiej. Więc tak to pamiętam. No ja bywałem w Gromie i wcześniej w tej jednostce, dlatego że no, między innymi przy okazji bardzo dosyć dramatycznych wydarzeń. Ja wtedy byłem przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a ministrem był Janusz Onyszkiewicz, a potem ja poszedłem na ministra, ale to był moment, kiedy no doszło do tego słynnego prucia kasy, prawda, pancernej i stanął problem. Jednak przejęcia jednostki w celu właściwie jej uratowania dorobku i potencjału przejęcia z MSWiA do Ministerstwa Obrony Narodowej, co wywoływało także emocje zarówno wśród wojskowych, jak i wśród wtedy jeszcze funkcjonariuszy Gromu, no bo to było, oznaczało pełną zmianę. To oznaczało trochę wciśnięcie Gromu w struktury sił zbrojnych i w taką strukturę sił specjalnych na specjalnych zasadach, ale jednak jako cząstkę większego systemu, a więc to oznaczało pewne ograniczenie takiej niezależności jednostki. To się nigdy żadnym dowódcom jednostek nie podoba, ale jednocześnie to było podanie ręki i środowisku, i samej jednostce, uratowanie jej potencjału, bo w zasadzie alternatywą przejścia pod do MON, do sił zbrojnych, no była likwidacja tej jednostki albo zamiana de facto w jakąś taką zwykłą jednostkę antyterrorystyczną, no bo był konflikt w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bardzo ostry, przejawił się między innymi właśnie w słynnym pruciu kasy pancernej w Gromie. Panie prezydencie, tak zwane wizyty robocze ministra obrony narodowej. Pan bywał na takich wizytach zagranicznych? Tak, tak, oczywiście, że tak. Spotykał pan wtedy żołnierzy JW-2305? No pamiętam, że miałem takie spotkanie chyba, chyba w czasie pobytu w Afganistanie na pewno, ale chyba i wcześniej, bo no zawsze się gdzieś tam i zarówno było to chyba, no, w Iraku też był Grom, prawda, tak. Więc pewnie i tam, a ja byłem w Iraku, byłem w Afganistanie, spotykałem się z żołnierzami także polskich sił specjalnych. Gromowcy wyglądali zawsze znakomicie, więc każdy dowódca chętnie pokazywał, dowódca kontyngentu pokazywał tych żołnierzy, no bo to taka była jednak wizytówka nowoczesności w siłach zbrojnych, no jednak też poruszało to trochę wyobraźnię, więc to zawsze dobrze robiło wszystkim oficjerom, także i prezydentowi, i ministrowi. Oczywiście dobrze robiło na budowanie odpowiedniego punktu widzenia na rolę żołnierzy sił specjalnych. Pomysłodawcą, twórcą, inicjatorem powstania jednostki Grom był wtedy podpułkownik Sławomir Petelicki. Jak pan wspomina pana generała świętej pamięci Petelickiego? No ja nie uczestniczyłem w procesie podejmowania decyzji personalnych w tym zakresie. No, wie pan, patrzyłem z zainteresowaniem, ale no, to był taki okres, kiedy się przyglądano, tak powiem, życiorysom dowódców, czasami krytycznie, szczególnie wtedy, jeśli te życiorysy nie były takie proste i oczywiste. I myślę, że w przypadku pana pułkownika, a potem generała Petelickiego, no, sprawą to było powszechnie znane, że to nie był życiorys prosty i jasny, aczkolwiek ciekawy.
Panie prezydencie, decyzje o wysyłaniu żołnierzy na misję. Jakie to jest obciążenie dla głowy państwa? Pewnie dla każdego trochę indywidualnie. Ja jestem synem żołnierza, wnukiem żołnierza i żołnierzy polskich. W związku z czym chyba trochę więcej jakby wiedziałem, ale także i przeżywałem pewne, tak powiem, doświadczenia rodzinne związane z wojną, z uczestnictwem w wojnie, z wszystkimi sprawami, które tak naprawdę oznaczają nie tylko dziarskie uczestnictwo w defiladach, ale i dramat śmierci, dramat jakichś, prawda, różnych strasznych sytuacji. Więc ja mogę się dzisiaj przyznać, że dla mnie były to za każdym razem decyzje trudne. Od czasu, gdy byłem ministrem obrony narodowej, a potem zwierzchnikiem sił zbrojnych, zawsze sobie zadawałem pytanie, a jak się zachowasz, jeśli trzeba będzie wysyłać żołnierzy na ryzykowną misję, no mówiąc wprost, z ryzykiem śmierci, kalectwa, nieszczęścia całej rodziny. No i w związku z tym chyba należałem do tych prezydentów, którzy bardzo, tak powiem, ważyli te decyzje, te racje i nigdy nie stałem na stanowisku, że udział w misjach zewnętrznych to jest, tak powiem, sama radość, przyjemność i ciekawe okoliczności. Zawsze, no, tak mi się wydaje, że te decyzje podejmowałem po głębokim namyśle i zawsze oszczędnie. To znaczy nie byłem zwolennikiem, tak jak nie byłem zwolennikiem łatwego wysyłania żołnierzy polskich na misje zewnętrzne, tak samo byłem gorącym zwolennikiem i sobie to piszę za zasługi wycofania się NATO z Afganistanu, żołnierzy natowskich, w tym polskich. Miałem taką dramatyczną rozmowę między innymi z sekretarzem generalnym NATO Rasmussenem, który na wiadomość o tym, że gdy zostałem prezydentem, zapowiedziałem dążenie Polski do zakończenia misji w Afganistanie, przyjechał zaniepokojony, no i pytał mnie, a co zrobi, jak mnie nacisną Amerykanie. Odpowiedziałem, że nie zamierzam decyzji podejmować samodzielnie, czy tylko w imieniu Polski, ale zamierzam bardzo konsekwentnie działać na rzecz zmiany strategii całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i potem tak to się stało. Udało się przekonać między innymi prezydenta Obamę także o tym, że należy w sposób zasadniczy zmniejszyć kontyngent w Afganistanie i wtedy chyba zostało 400 żołnierzy polskich jako instruktorzy szkolący armię afgańską i właśnie komponent sił specjalnych, które no, uczestniczyły w działaniach typu bojowego, ale już nie na taką skalę jak wcześniej. Panie prezydencie, podczas rozmów z innymi zwierzchnikami sił zbrojnych z innych krajów, z jakimi opiniami pan się spotkał na temat Gromu? A się wie pan, z tymi opiniami oficjalnie wygłaszanymi to trzeba zawsze bardzo uważać, bo wszystkie są bardzo pochlebne. Zawsze. Natomiast, bo to jest, tak powiem, przyjęte w obyczaju, że jak jakieś jednostki, jakiś kraj uczestniczy, wysyła swoich żołnierzy do misji zagranicznej, to się chwali, prawda, i profesjonalizm, i tamto, prawda, i zaangażowanie, i wszystko. Natomiast cenniejsze są zawsze uwagi i zachowania, takie sygnały puszczane przez dowódców wojskowych. Więc miałem tą ogromną satysfakcję, że na przykład dowódcy amerykańscy mówili wprost o dużym, bardzo poważnym postępie, jeśli chodzi o zdobyte umiejętności i wykazywane cechy w działaniach jednostek polskich sił specjalnych. I no, myślę, po jakiś po dłuższym okresie funkcjonowania przy siłach zbrojnych, a ja funkcjonowałem od 90 roku, no można już odróżnić takie
puste pochlebstwo od opinii profesjonalistów. I ja miałem satysfakcję, że znajdowałem w tych wypowiedziach, tak powiem, wojskowych, amerykańskich, mocny akcent docenienia polskich żołnierzy, nie tylko dlatego, że są, tylko że jeszcze wnoszą sporo dobrego, ciekawego, jeśli chodzi o umiejętności i o profesjonalizm. Panie prezydencie, jak pan ocenia te ponad 30 lat działania JW2305? Więc ja myślę, że z dużymi kłopotami, ale GROM odnalazł swoje sensowne miejsce w ramach struktury Polskich Sił Zbrojnych i w ramach Sił Specjalnych. Rezygnacji z takiej pełnej autonomii, która nie miała także i wiele negatywnych cech w ramach MSW i od powołania tej jednostki do realizacji celów niekoniecznie związanych z polskimi potrzebami obronnymi, tylko do wsparcia misji, która była misją, prawda, bezpiecznego wyjazdu Żydów ze Związku Radzieckiego jeszcze wtedy, GROM został przekształcony w jednostkę elitarną, w ramach elitarnych sił specjalnych, sił zbrojnych Polski jako całości. Jest niewątpliwie, i ja o tym myślę zawsze z satysfakcją, że przeszedł ten trudny okres takiej niejasności zadań, niejasności kompetencji, niejasności systemu dowodzenia tą jednostką. Przeszedł w miarę bezpiecznie i dobrze i dzisiaj jest tym taką sztandarową jednostką, która może być przydatna przede wszystkim w polskim systemie obronnym, a nie tylko działań antyterrorystycznych. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Moim i państwa gościem był pan prezydent Bronisław Komorowski.